Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. A jest to program, do którego ja co tydzień zapraszam nowych, choć nie zawsze, ciekawych gości ze świata weganizmu, diety roślinnej, zdrowia, podróży, jogi, ekologii i wielu innych. Dzisiaj tematem przewodnim będzie weganizm. Ale jak sami zaraz wysłuchacie, Mogłabym powiedzieć roślinne jedzenie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie miało dla Was większy sens po wysłuchaniu tej rozmowy, ale uwierzcie mi, dobór słów w tym wstępie jest nieprzypadkowy. Dzisiaj moim rozmówcą będzie Weronika Pochylska z kampanii Roślinnie Jemy. Roślinnie Jemy zajmuje się promowaniem roślinnego jedzenia i roślinnych produktów na skalę krajową I pracują oni zarówno z producentami żywności, jak i restauracjami. I na przestrzeni roku, kiedy ta kampania prężnie działa, udało im się zrealizować naprawdę bardzo, bardzo wiele i zrobić bardzo dużo dla polskiej sceny roślinnej. To wszystko wyjaśni Wam Weronika w dzisiejszej rozmowie i opowie o tym, jakie są założenia kampanii Roślinniejemy. Porozmawiamy też o tym, czy Polacy odżywiają się coraz bardziej wegańsko? Jak plasują się w porównaniu do innych krajów? I główny problem, główny wątek, który poruszymy, to to, jak efektywnie Polskę weganizować i jak zachęcać do jedzenia roślinnego. Co wydaje mi się jest dosyć zaskakujące. I to, co jest bardzo cenne, to to, że roślinnie jemy mają dostęp do badań. Ym, sprawdzają, jak reagują Polacy na wszelkiego rodzaju działania, kampanie i dzięki temu mogą pracować w sposób naprawdę skuteczny i zachęcają Polaków, y, aby coraz częściej sięgali po roślinne produkty. Bardzo wiele cennych informacji i wskazówek znajdziecie, mam nadzieję, w dzisiejszej rozmowie, także ja już nie przedłużam tego wstępu i zapraszam do wysłuchania. Cześć Weronika. Cześć. Zawsze zastanawiam się, jak urozmaicić moje przywitania, ale chyba jednak to nie wyjdzie. Tak jak zawsze, tobie też dziękuję za to, że jesteś ze mną w studio, że przejęłaś moje zaproszenie i czeka nas bardzo ciekawa rozmowa. I zacznę od razu na temat. Jako, że działasz w Roślinnie Jemy, to chciałabym się ciebie zapytać, czy Polacy jedzą coraz bardziej roślinnie? Według badań przynajmniej, tak? I według tego, co nam się udaje zaobserwować, tak. Chociaż jest trochę m, tak, że poruszamy się w jakiejś bańce, m, będąc w kampanii z, z innymi członkami i gdzieś tam mając przyjaciół, wegan, wegetarian, zawsze sobie wyobrażamy, że jest coraz lepiej pod tym względem. W ogóle temat, przepraszam, przerwa, przerwę, ale temat bańki to jest powtarzający się motyw w, w moich programach, bo mam tak. wrażenie, że za, zapraszam właśnie gości gdzieś o podobnych poglądach i bańek. zawsze dochodzimy do tego, że jednak wszyscy żyjemy w tych swoich bańkach i nam się wydaje, że jest coraz lepiej, a to różnie bywa. No, ale, ale myślę, że w sumie chodzi o to, żeby z tych wszystkich baniek stworzyć jedną dużą i gdzieś tam do niej pozapraszać ludzi i trochę ich zarazić tym. I to chcieliśmy sprawdzić w lutym tego roku, jak to faktycznie wygląda. I, i tutaj dobrze, że powiedziałaś, czy, czy jemy bardziej roślinnie, bo wskaźniki, które dotyczą weganizmu i wegetarianizmu, wyglądają dosyć średnio, powiedziałabym wręcz słabo. Co nie jest do końca czynnikiem, który powinien nas martwić, bo jednocześnie prawie 60% Polaków obecnie, i to mówią badania Ibrisu z lutego, chce, planuje, chciałoby w jakiś sposób ograniczyć, i tutaj jasno było postawione pytanie, nie tylko mięso, ale produkty pochodzenia zwierzęcego na rzecz bardziej roślinnego jedzenia. I co ciekawe, nie było bardzo dużych różnic między kobietami i mężczyznami. Mhm. Mężczyźni bardzo fajnie wypadli w tym badaniu. Ponad 50% panów również przyznało, że taka chęć gdzieś tam w nich jest. Mm. A to jest zaskakujące. Tak, to jest zaskakujące. Przecież weganizm jest taki niemęski. Dokładnie. I to jest, to jest taki wynik, którym ja się zawsze bardzo chętnie e, chwalę i podaję go dalej, bo faktycznie łamie te stereotypy. Mm. Druga rzecz jest taka, że my bardzo chętnie... Jako ludzie, jako Polacy deklarujemy wiele rzeczy e, i tak naprawdę najbliższe lata pokażą, ile w tym prawdy i jak faktycznie to wpłynęło na nasze na nawyki żywieniowe, takie codzienne. Czy to się sprawdza? Myślę, że to jest o tyle trudne, że, że nadal tkwią w nas jakieś mocne przyzwyczajenia, tradycje rodzinne i, i takie rzeczy pewnie, do których dzisiaj dojdziemy, mm, związane z jakimś właśnie z, z czymś takim, że na przykład dieta roślina nie jest męska, jest niedoborowa, a to o czym pewnie zawsze też tutaj staracie się wspominać o diety roślinnej i obalać te mity. Mm, ale to nie jest tak, że raz to powiemy i, i ktoś sobie przestawi trybiki w głowie, ale jeżeli miał wpajane takie rzeczy od małego, to, to będzie po prostu mu trudno no, zmienić zmienić przyzwyczajenia A co to znaczy, że weganie i wegetarianie nie wypadli tak dobrze? Masz też liczby, jeżeli chodzi o to, ile mamy wegan i wegetarian w Polsce? No to współcześnie, wydaje mi się, że uczciwie byłoby powiedzieć, że oscyluje w Polsce na poziomie 3-4% wegan. Nie jest to dobry wynik, można by było powiedzieć, chociaż na tle świata to najwyższe wskaźniki, jakie mamy obecnie, to są Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, to jest około 10%. Włochy? To tak, jest ciekawe. Tak, 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 tak. Bo to się wydaje tak kulturowo, że nie do końca do nich pasuje, ale teraz, jak myślę sobie o jakichś tam moich wyjazdach, mhm. to zawsze we Włoszech na każdej stacji benzynowej było tyle wegańskich opcji, że było to dla mnie zaskakujące. Tak, i oni też mają bardzo dobre produkty i faktycznie jest coś w tym, że tam zupełnie inaczej smakują pomidory, mm -hmm. pomidorki koktajlowe na przykład. Zawsze znajomi wracają i zachwycają się tym, że to są właściwie słodycze we Włoszech i, i mając tak, tak dobre jakościowo produkty i też makarony, jak to we Włoszech, myślę, że jest bardzo łatwo na tej diecie roślinnej być. Co nie zmienia faktu, że mamy też bardzo sprzyjający klimat, powiedziałabym wręcz idealny do tego, żeby próbować diety roślinnej w Polsce. W Polsce? Tak, tak. Czyli jeszcze wracając do tego, co zaczęłaś mm -hmm. mówić, że plasujemy się całkiem nieźle na tle innych? Znaczy, no, powiedziałabym, że może średnio, bo na pewno marzeniem byłoby naszym e, gdzieś tam to 10-11%. Co prawda, według badań Mintel, firmy Mintel z zeszłego roku bodajże, jest to 10% wegan i wegetarian, mm -hmm. ale nie ma tego rozróżnienia. Tak? czy Nie wiemy na 100%, czy to są weganie, czy wegetarianie, ale ogólnie osoby na jakiejś diecie roślinnej. Ale stricte mówiąc o osobach na diecie wegańskiej, no jeżeli miałabym być uczciwa, no to, to myślę, że wedle tych ostatnich badań byłoby to maksymalnie 4%. Nie ma co się do tego przywiązywać, uważam, i nie ma co się też się tym przejmować, że jest to mało. Bo myślę, że ostatecznie właśnie te wyniki, które pokazują taki lekki trend ku temu, żeby jeść bardziej roślinnie, wpłynie na to, że za kilka, kilkanaście lat będzie coraz więcej osób, które jedzą w taki sposób, ale też patrząc na taką czystą matematykę i logikę, więcej osób no, wręcz. Ogromne ilości osób, które jedzą bardziej roślinnie, a bardzo małe ilości osób, które jedzą w 100% roślinnie, no to ostatecznie wpływ na, na środowisko czy na, na zwierzęta i dobrostan zwierząt ostatecznie jest lepszy w, te, w tej pierwszej wersji i trzeba sobie to powiedzieć. Ale powiedziałeś, że jest coraz więcej Polaków, którzy chcieliby zmienić swoje tak. nawyki żywieniowe. Hmm, czyli teoretycznie jest to jakaś moda, ale skoro to rośnie, to znaczy, że może to jest. Mhm. Kolejny etap dla, dla społeczeństwa. Tak, ja też e, czasami mam problem z mówieniem o tym jako o modzie, bo wydaje mi się, że, że moda jest czymś krótkotrwałym. Mhm, moda a, przemija. Tak, dokładnie. A tutaj e, to jest taki stały trend, który, który się utrzymuje, i faktycznie gdzieś tam e, przeglądając ostatnio te wyniki na całym świecie. Tendencja wzrostowa jest praktycznie wszędzie, więc tych wegan, wegetarian powoli, bo powoli, ale przybywa, ale też bardzo szybko właśnie rośnie liczba osób, które chcą ograniczać i myślę, że ten trend, nazwijmy to, e, się utrzyma. E, do tego się po prostu przyzwyczajamy, tak jak mówiłam, zmieniamy nasze przyzwyczajenia i to jest super. E, I też jednocześnie obalamy e, pewne rzeczy, które nam wbijano do głowy, jak byliśmy mali, czy jak nasi rodzice byli mali i zarażamy gdzieś tam kolejne osoby e, takim stylem życia i stylem odżywiania i myślę, że nie ma odwrotu od tego, mam nadzieję przynajmniej. A macie dostęp do takich informacji, co Polaków najbardziej przekonuje? Bo wyrażają chęć tego, żeby mm -hmm. zmienić te swoje przyzwyczajenia, zacząć inaczej się odżywiać, ale mm -hmm. tych motywów może być bardzo wiele. Jestem bardzo ciekawa, co jest tym dominującym argumentem. Nie mam badań, ale osobiście jestem przekonana, że jest to aspekt zdrowotny. Mm -hmm. I to też powiedziałabyś globalnie, czy na skalę Polski? Tak, powiedziałabym globalnie, bo um, wydaje mi się, bo też bardzo często rozmawiam o tym z ludźmi, że aspekt środowiskowy jest często bardzo odległy dla, dla takiej osoby, która na co dzień jest zazwyczaj bardzo zabiegana, ma dużo pracy, nie wiem, powiedzmy jest kobietą w średnim wieku, która ma kilkoro dzieci, którymi też się musi zająć, nie, nie do końca ma czas, żeby się po prostu nad tym wszystkim zastanawiać i o ile wydaje nam się, że zawsze powinniśmy o tych wszystkich aspektach głęboko myśleć i tak dalej, to też musimy pogodzić się z tym, że nie każdy. Bierze to bardzo mocno do siebie. nie każdy... To jest też jest takie mało osobiste. Że każda tak, tak. Myśli, jest to ona no dobra, to jest za ileś tam tak, lat. To dokładnie, mnie nie dotyczy. Dokładnie. I jakby nie jest w stanie się na, na tyle z tym zidentyfikować, e, aspekt etyczny e, jest dosyć problematyczny, powiedziałabym, bo coraz bardziej widzę, że po prostu sporo osób nie jest w stanie przyjąć go na poważnie. Bardzo mocno się blokuje, e, czuję się atakowana, kiedy mówimy o tym, że, że jednak warto byłoby w XXI wieku e, zaprzestać jednak korzystania z, i wspierania finansowo hodowli przemysłowej. E, jest to odbijane w taki sposób, e, też biorąc pod uwagę na przykład e, te stereotypy związane z męskością czy niemęskością. No to jest taka e, przykra anegdota. Na przykład e, kiedyś stałam w kolejce. W takim azjatyckim barze, gdzie są sajgonki w wersjach wegańskiej i mięsnej, i stało przed mną dwóch chłopaków. No i jeden zamówił sajgonki, no i pan, takim uroczym, łamanym polskim, zapytał go czy, czy wegańskie, czy mięsne. No i widać było, że ten chłopak ewidentnie był zainteresowany, żeby spróbować może dzisiaj tych wegańskich, więc powiedział, że wegańskie, a jego kolega puknął go w ramię. I zapytał się, czy on jest gejem. No tak, o, w sensie, dzisiaj, <noise> dzisiaj wegeł trochę. Homo. No, no. <głos> <głos> Jasne, ale jakby <noise> dla mnie, y, takie teksty póki co znałam je tylko ze sfery internetowej i naprawdę uważałam, że jest to jakiś taki margines i już taki. <głos> taki, <głos> 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 taki on taki <chodzi> takim <noise> zatroskanym tonem. Nie, no taki, no, oj stary, no przecież nie jesteś gejem. Wiesz, zażenowany. Był, był zażenowany. Był zażenowany okay. ewidentnie. Y, no jak, jakby ja w tym momencie byłam zszokowana i potrafiłam to tylko wyśmiać w głos, ale ostatecznie ten chłopak nie wziął tych wegańskich sejgów. Więc dla mnie to był w ogóle taki najbardziej dobitny przykład, bardzo przykry i bardzo żenujący, który pokazuje, że jednak my jesteśmy, my jako my, oczywiście trudno mówić imieniem jednostek, ale generalnie jako społeczeństwo jesteśmy bardzo podatni na takie głupie teksty, które gdzieś mhm. wpychają nas w jakieś ramy. I w czasach, kiedy tak bardzo wyświechtane są słowa, że nikt nie będzie nam mówił, jak mamy żyć, że każdy ma być sobą i mamy swoje zdanie, i tak dalej. Nie wychodzi nam to. Nie. Ewidentnie cały czas e, słuchamy i boimy się tego, jak będziemy oceniani, e, i chcemy być po prostu normalni, nie chcemy się wyróżniać mhm. zazwyczaj. Więc e, tu na przykład ten, ten przykład pokazuje, że. Mm, Byłoby super, gdybyśmy doszli do momentu, w którym mówimy o takich potrawach i o takiej diecie, jako roślinna, nie wegańska. Uważam, że jest to jakiś tam może niuans yy, i coś drobnego, ale co bardzo jednak wpływa na, na komunikat, bo postawiłabym duże pieniądze, że ten chłopak nie zareagowałby w taki sposób, gdyby padło pytanie, czy roślinne, czy mięsne. No właśnie, no co jest złego z tym słowem wegańskie? Mhm, to, to, jest to jest tak, jest... że ono ma. Jest nacechowana pejoratywnie na pewno. Mm -hmm. Tak. E, no myślę, że w dużej mierze też jesteśmy e, sami sobie winni jako środowisko wegańsko-wegetariańskie. E, tutaj też jakby nie, nie oceniając konkretnych osób, ale no też bardzo... Mówisz my Polacy, czy my globalni, globalnie? Globalnie powiedziała, bo, bo jakby, tak, okay. bo, bo spotykamy się z tymi samymi problemami i, i gdzieś tam roz, rozmyślaniami na ten temat, jak promować dietę roślinną skutecznie. W każdym kraju i zawsze znajdą się takie czarne owce, e, które po prostu sprawiają, że weganizm kojarzy się z czymś komicznym, z czymś, co zawsze jest dużą przesadą, z atakowaniem, z e, obrażaniem i ocenianiem. E, no i też, tak jak mówiłyśmy już kilka razy, z czymś niemęskim, ale to mi się wydaje, że już właśnie widać w badaniach, że to się bardzo zmienia i mamy super przykłady. Silnych facetów, mądrych facetów, którzy, którzy pokazują, że, że to jest po prostu taki absolutny bullshit, i nawet jasna na stronę mocy e, kampania, która jest promowana w, w Polsce i pokazuje sportowców na, na, diet, na, na dietach roślinnych, e, pokazuje, że, że da się być bardzo silnym, bardzo wytrzymałym, zdrowym na diecie roślinnej. A jakie są jeszcze? Inne takie stereotypy związane z weganizmem w Polsce, które Twoim zdaniem są najtrudniejsze, jeżeli chodzi o walkę z nimi? Wydaje mi się, że to, że się nie, nie najemy, bo, bo te takie aspekty związane z, z białkiem, z niedoborami. To są rzeczy, które da się przeskoczyć. Wydaje mi się, przynajmniej, jeżeli pokażemy badania, że suplementując tak, B12 i D, które i tak wszyscy musimy w Polsce suplementować w okresie jesienno-zimowym, to jest to dieta zbilansowana odpowiednio. Już drugą sprawą jest to, że, że zarzuca się pewną niedoborowość podczas gdy w Polsce na każdym kroku mamy apteki, gdzie kupuje się po prostu multum suplementów mm -hmm. diety, które po prostu dadzą ci wszystkie witaminy możliwe, a nie szuka się tych witamin w jedzeniu, i potrafisz być atakowana, będąc na diecie roślinnej suplementując tylko B12, na przykład powiedzmy w takim okresie letnim i dostarczając sobie całą resztę witamin, składników mineralnych, odżywczych z diety. I jakby to ty jesteś stawiana w, tak, w pozycji czegoś nienaturalnego i, i jakby w pozycji jedzenia tego, co nie dostarcza Ci wystarczającej liczby witamin i jest to absurdalne, ale myślę, że bardziej e, szkodzi to, że, że gdzieś tam jest w, w głowach Polaków, jeszcze w dużej mierze przyświadczenie o tym, że roślinnym posiłkiem się nie najemy. Mm. No nawet właśnie wczoraj też e, byłam w, takim, w takiej restauracji, gdzie, gdzie nakłada się. A jedzenie na wagę to na pewno na pewno słuchacze też kojarzą są różne takie sieci w Polsce i byłam zaskoczona sam w takiej dłuższej kolejce. Faktycznie było bardzo dużo roślinnych opcji, fajnych, ciekawych, jakieś tam nadziewane bakłażany, cukinie, pierogi i była cała lada mięsna i tak z czystej ciekawości, no bo w sumie zawsze tak mam, że jak wychodzę, to też staram się to obserwować, bo, bo to mi też dużo daje w takiej codziennej pracy. Tak po prostu po cichu kibicowałam i tak przyglądałam się kto weźmie co tak kto, kto weźmie mięso kto weźmie jakieś Obstawiałaś. Tam. no dokładnie Coś wyczuwam dowolenia. i faktycznie jest tak że też widziałam że właśnie bardzo dużo osób pakuje sobie te posiłki na wynos bo to już był wieczór pewnie na drugi dzień na obiad Mm, I to, to jedzenie naprawdę wyglądało dużo lepiej, to roślinne. Ja tutaj staram się być obiektywna, chociaż pewnie nie potrafię już po, po takim czasie jedzenia roślinnie, ale naprawdę było kolorowe, wyglądało świeżo. I obok były te szare kawałki mięsa, i jakby nie widzę innego powodu, poza właśnie takim stricte przyzwyczajeniem i nie wiem, smakiem, powiedzmy, dajmy na to tym umami. Mm niż to, że, że po prostu jest ta obawa, że jak sobie nałożę tych warzyw i kaszy, to po prostu się nie najem, tak, na, na ten drugi dzień w pracy i, i to mięso jednak e, gdzieś tam pozwoli mi się nasycić i, e, i super byłoby też, żeby restauracje wprowadzały na przykład takie posiłki i zachęcały do próbowania roślinnych posiłków, które... Nie zawsze są też taką lekką wersją, czy powiedzmy jakąś sałatką wegańską, ale które pokazują, że, że nie ma w tym prawdy, że szczególnie jak jemy dużo roślin strączkowych, to spokojnie, na długo możemy się nasycić i nie ma z tym żadnego problemu. To wrócimy jeszcze na chwilę do samej idei roślin nie jemy. Mm -hmm. I teraz rozumiem, czemu roślin nie jemy, a nie na przykład wegańsko jemy. <noise> czy to też było okay. na początku zamierzone? Myślisz, mm -hmm. że właśnie y mm. nie używanie słowa Weganizm w nazwie też dużą robotę tak, zrobiło. Tak, tak, tak. Myślę, że tak. I my też mocno w to wierzymy, w, w roślinie, my, że, że jak najmniejsza liczba słów gdzieś tam. Um, Odmiany może tego słowa wegański przez różne przypadki e, da nam duże korzyści i to widzimy po prostu, jakby po roku funkcjonowania w tej nowej odsłonie widać, że to działa. No a też jakby podobała nam się ta, ta gra słów, mhm. którą nie każdy wyłapuje, ale że, że stajemy się roślinni również. E, no i roślinujemy w pierwszej e, odsłonie. To była kampania już dobrych parę lat temu. Która najpierw miała skupiać się tylko na restauracjach, czyli przekonywać restauratorów do wprowadzania roślinnych opcji, głównie właśnie w miejscach, gdzie tych roślinnych opcji już, czy jeszcze nie ma, także nie zależało nam na dodawaniu do, do mapy czy do listy wegańskich miejsc. Oczywiście one są i gdzieś tam też je promujemy, ale takim dużym wyzwaniem było zaproszenie e, restauracji, które zupełnie nie mają w karcie wegańskich dań, roślinnych dań do, e, do menu. No i w ten sposób przez e, kilka lat udało się namówić do tego ponad 300 restauracji wow. w Polsce. E, tak I, i to już chyba doszło do takiego momentu, że też w Polsce dieta roślinna na tyle stała się popularna, że, mm, że doszliśmy do wniosku, że mądrzy restauratorzy są już na tyle przygotowani, rozważni i gdzieś tam śledzą te trendy, że po prostu chcąc rozwijać biznes i tak będą te rośliny dania wprowadzali. Tam oczywiście, jeżeli ktoś się zgłasza do nas po pomoc, to jak najbardziej pomagamy i nadal dodajemy do tej naszej listy. Przyklejamy naklejkę na drzwi, tą charakterystyczną z naszym logotypem. Stworzyliśmy też taki guidebook restauracyjny, który wprowadza zupełnych laików w świat roślinnego gotowania. No ale stwierdziliśmy, że, że w sumie chyba czas jest się rozwinąć i, i czas stawiać sobie jakieś większe zadania i cele. I faktycznie zaczęliśmy współpracować z branżą spożywczą. I rozmawiać, przekonywać, uczyć też firmy, dlaczego warto wprowadzać roślinne produkty, jakie wprowadzać, jakie promować, które wybierać, żeby spotykały się też z wysokimi wynikami sprzedaży, no bo nie oszukujmy się, że, że tutaj bardzo duże firmy. Jest to biznes. Tak, tak no jest to biznes i jest to super. No jakby to, że możemy w ogóle pokazywać, że coś się sprzedaje i że jest na to popyt, to też nas stawia jakby w wygranej pozycji na, na początku rozmowy. No i co? No i promujemy, wydajemy buki roślinne i gdzieś tam trafiamy. Takim naszym głównym założeniem jest to, żeby jednocześnie trafiać do konsumentów, którzy gdzieś tam kreują ten trend i cały czas przekonywać nowe osoby do próbowania diety roślinnej i to właśnie nie tylko, żeby od razu przejść na weganizm, tylko mamy też e, roślinne poniedziałki. To jest taka oficjalna odsłona tej ogólnoświatowej kampanii Meatless Monday. Um, a później właśnie drugi człon to jest e, branża spożywcza. Hmm. Czyli powiedzmy, że jeżeli już przekonaliśmy, mamy wiele osób, które chcą jeść roślinnie, to też bardzo byśmy chcieli i robimy wszystko, żeby ta dieta roślinna była dla nich jak najłatwiejsza, żeby mogli po prostu na każdym kroku kupić coś roślinnego e, do zjedzenia, również gotowce, e, żeby po prostu czuli się na tej diecie roślinnej dokładnie tak, jak czuje się hmm. osoba na standardowej diecie, że może wejść sobie do, do, do sklepu. Nie wiem, czy tutaj mogę rzucać nazwami, ale powiedzmy takiej Proszę żab żab żabki osiedlowej. I że po prostu może sobie wziąć tam coś do, do plecaka czy do, do pracy, do schowania i nie musi się martwić tym, że ciągle trzeba gotować w domu. Mm. No i myślę, że można zauważyć, że w ostatnim roku no dużo się podziało na tej scenie producentkiej, mhm. jeżeli chodzi o producentów żywności. I nic, nic nie wskazuje na to, żeby coś się miało zmienić i będzie tego coraz więcej. Ale ja jestem bardzo ciekawa, bo myślę, że możliwe, że to działa pół na pół, mhm. ale. Z jednej strony ułatwiacie życie osobom, które już chcą być lub są mhm. weganami mhm. na diecie roślinnej lub też po prostu lubią jeść roślinnie, bo idą do knajpy i mają tam opcję wegańską lub idą do sklepu i znajdą sobie gołąbki w wersji roślinnej. Ale czy też liczycie na takich właśnie przypadkowych roślinożerców, tak, tak, tak. którzy wejdą do restauracji i pomyślą sobie, hmm, dzisiaj spróbuję... Właśnie tego Bakłażana, albo dzisiaj wezmę pastę kanapkową z mhm. warzyw. Tak, tak, to wszystko się łączy i też dlatego staramy się dbać o takie bardzo drobne aspekty, ale które też wpływają na to, czy jakie są szanse, że ktoś się tą dietą zainteresuje. Czyli na przykład e, piszemy artykuły i dziś tam też mamy o tym fragment w tym naszym Gatebooku dla restauracji. O tym, jak oznaczać dania wegańskie w restauracji, że niekoniecznie trzeba robić osobną kartę wegańską. I to znowu wracamy do tych sajgonek, że mhm. jednak jest to coś bardzo określonego, co się ludziom kojarzy w pewien sposób. To mogłabyś teraz mhm. przytoczyć tę anegdotę. Pamiętam z Twojej prezentacji, gdzie, mhm. czy to Ty mówiłaś o tym um, biznesowym lunchu, gdzie były dania wegańskie oznaczone w taki specyficzny sposób. Tak, to nie był biznesowy lunch, y ale to była y jedna z, z, z naszych takich obserwatorek, odezwała się do nas jakiś czas temu, y bo chciała wprowadzić roślinne poniedziałki też u siebie w pracy. To jest w ogóle też super, że jak zaczęliśmy promować te roślinne poniedziałki i szkolić kocharzy, to po prostu też zaczęły się od odzywać prywatne osoby, którym wystarczy dać jakiś mały materiał i one są super zaangażowane, są samowystarczalne i robią to u siebie w pracy. I gdzieś tam mhm. zarażają kolejne osoby. No i chciała to w, gdzieś tam wprowadzić u siebie i tak jak mogliśmy na ten moment, to, to przekazaliśmy wszystkie wskazówki, jakby można było to zrobić. Coś tam zaczęło się w temacie dziać i Magda, to pozdrawiam serdecznie, wysłała nam zdjęcie. No też, żeby się pochwalić, wiadomo, że to też było dla nas super wiadomość, że to już się zaczęło dziać i że te posiłki się pojawiły, ale na tym zdjęciu było widać takie dwa bemary, powiedzmy, gdzie, gdzie było danie mięsne i wegańskie i przy tym wegańskim była taka Duża tabliczka z takimi drukowanymi literami tylko dla wegan. I, I po prostu, jakby oczywiście zwróciliśmy uwagę na to od razu, Magda też, i że warto by było jednak zasugerować, że, że no to może nie w tą stronę. Wiadomo, żeby intencje też pewnie były jakieś pozytywne, żeby nie zabrakło. Chcieli tak? dobrze, dla... ale. Tak, wyszło. Tak, no nie mówmy jak zawsze oczywiście. E, ale tak, no to wtedy faktycznie gdzieś tam tworzy jakieś takie grupy bardzo określone i, i nawet wstrzymuje chyba przed Tak, Tak, znaczy to była tak? taka radykalna y, tak. wersja y, tej weganizacji, tak. ale myślę, że podobnie działają właśnie na przykład wegańskie karty dań? Myślę, że zależy od osoby, ale jestem przekonana, że dla dużego odsetka osób tak i że jeżeli mielibyśmy... Samą nazwę dania, ewentualnie główne składniki, yy, jakiś delikatny, subtelny listek, albo na przykład informacje na dole czy u góry karty, żeby zapytać obsługę o wegańskie dania tak, wegańską ofertę, czy zapytać, które dania są w 100% roślinne, to myślę, że dużo więcej osób by się na nie decydowało, e, gdzieś tam w ogóle nie zwracając uwagi na, na tę łatkę, na to na przykład, że się nie najem, albo że mm -hmm. będą same warzywa, czy sama sałata. Bo też ważne jest to, że tak jak było powiedziane, że weganie i tak znajdą potrawy tak, dla nich. Tak. Tak. Znaczy, my umiemy szukać, a to, to może... Ja też, też nie chciałabym w żaden sposób właśnie utrudniać życia y, osobom na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, bo, bo to są y, osoby w sumie najbliższe gdzieś tam też mojemu podejściu i bardzo, bardzo ich szanuję. Ale jeżeli jako priorytet stawiamy sobie popularyzację tego wśród kolejnych osób... To po prostu gdzieś tam powinniśmy przymrużyć oko i, i faktycznie zapytać, i gdzieś tam samemu poszukać. Są po prostu bardzo duże liczby już teraz stron, Instagramów i gdzieś tam takich porad, gdzie co znaleźć, jakie produkty możesz kupić w danym sklepie. My też to robimy u siebie na Instagramie i my sobie z tym poradzimy. No a jest dużo większa szansa, że, że wtedy też pozwolimy spróbować czegoś nowego. Kolejnym osobom i e, myślę, że też fajnym przykładem jest Orlen, który teraz mm -hmm. wprowadził niedawno e, tak wegańskie parówki. Ja naprawdę byłam bardzo podejrzliwa mm -hmm. jedząc Ja też, tego ja też szczególnie, że ja byłam jedną z pierwszych osób, które to robiły, bo gdzieś tam tego pierwszego dnia już rano pojechałam szybciutko sprawdzić, żeby zrobić zdjęcia do nas na bloga i. Słuchaj, śmieszna historia, bo ja byłam na tyle przekonana, że to jest mięso, mimo że ja w ogóle nie mam żadnych takich odchyłów. Jakby ufam, bardzo mm -hmm, ufam mi. wszystkim i, e, i mam duży luz w sobie. No to jechałam na kolejną stację, bo byłam przekonana. Nie chciałam robić afery w ogóle. Byłam przekonana, że, że ktoś się pomylił. E, zapytałam i teoretycznie tak, nie no, oczywiście wegańska, ale pojechałam jeszcze na kolejną. Jak na, na kolejnej się okazało, że to wygląda tak samo i też smakuje jak mm -hmm. mięso. No to już wtedy uwierzyłam, i wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych przykładów w ostatnich latach promocji diety roślinnej wśród Polaków, wśród nowych osób. No bo co jakiś czas słyszę od osób, które jedzą, nazwijmy to tradycyjnie, mhm. że spróbowały i że faktycznie nie czują żadnej różnicy, więc w sumie, jakby dlaczego? Na wtedy się już ta etyczna sama myśl otwiera. Dokładnie, skoro chciałam, to smakuje tak, tak samo, dokładnie. to mogę zrobić trochę coś dobrego wtedy, dzisiaj. Tak, to wtedy mogę zrobić coś dla tych zwierząt, tak? Jeżeli już, już nie trzeba stawiać siebie wtedy na pierwszym miejscu i nadal mi tak samo smakuje, no to w sumie nawet nierozsądnym byłoby gdzieś tam stawianie na produkt, który niesie ze sobą tyle cierpienia. I jest to dosyć logiczne. I myślę, że jeżeli będziemy produkowali tak dobre produkty i wprowadzali tak dobre dania wegańskie do oferty, no to w ten sposób możemy bardzo szybko przekonać coraz więcej osób do diety roślinnej. Czyli twoim zdaniem to jest właśnie droga do weganizacji Polski? Tak. Przez smaczne tak, rzeczy? Tak, zdecydowanie tak. I uważam, że... Bardzo szlachetne są wszelkie pobudki środowiskowe, etyczne, ym, zdrowotne. Ja w nie osobiście wierzę i gdzieś tam też są takim moim motorem napędowym. Ale próżno spodziewać się w społeczeństwie, które nadal w połowie nie chodzi na wybory na przykład, gdzie to jest realna zmiana. Mhm. Jakby tutaj możesz, wybory są w, w ogóle w takich społeczeństwach obywatelskich, są takim klasycznym przykładem, że masz na coś wpływ. Więc jeżeli połowa społeczeństwa nie jest w stanie jakby przyswoić sobie tej myśli, że może poświęcić 10 minut swojego życia raz na 4 lata na przykład i by mieć realny wpływ na to, co się wokół nich dzieje. No, to nie szukałabym jednak tutaj e, takich motywów, że zmienią w mhm. jakiś sposób świat czy życie tych zwierząt, zmieniając dietę jako jednostki. Czy myślisz, że jesteśmy właśnie takim społeczeństwem, które powie, jedna osoba i tak nic nie zmieni? No, niestety, często tak jest. I jakby. Ja też wierzę, że my z natury nie jesteśmy źli, że z natury każdy jest dobry i trzeba gdzieś tam obudzić tylko te, te powody w ludziach i pokazać im, że to jest bardzo proste. Ale te moje ostatnie lata jedzenia i gotowania roślinnego pokazały mi bardzo zdecydowanie, że jednak nie ma lepszego sposobu na promocję diety roślinnej niż to, że samodzielnie coś komuś ugotujesz i mhm. poczęstujesz kogoś w pracy, czy na święta. E, nawet nie mówiąc, to jest w ogóle najlepszy sposób, żeby nie mówić najpierw, co się je, żeby dać spróbować i satysfakcja zaskoczyć. Satysfakcja jest wtedy tak, największa. Tak, dokładnie. I tak, to, no, to jest też dla nas bardzo duża satysfa satysfakcja, ale dla tych osób duże zaskoczenie, e, bardzo pozytywne najczęściej. I ja też jakby to. Jest w ogóle Staram się też, też zawsze być bardzo w tym skromna, ale bardzo mnie to cieszy, że jak sobie podsumuję ostatnie lata moje bycia e, weganką i zachęcania gdzieś tam, ale takiego bardzo delikatnego, to jest takie zachęcanie, że czasami w ogóle zapominam, że ja kogoś mhm. zachęcam, tak? bo ja po prostu tak jem, czasami coś tam udostępnię. Staram się nie oceniać y, za mocno ludzi dookoła, tylko właśnie gdzieś tam pokazywać im, że się da. Na przykład no nie wiem, jak na weselu mam e, fajne, roślinne dania, e, zazwyczaj jako jedna czy, czy może dwie osoby, mają roślinne menu na weselach, na których jestem, no to, to potrafię na przykład w ogóle nie jeść deseru, jeżeli widzę, że ludzie dookoła przy stole są bardzo tym zainteresowani i jakby bardzo dużą radość mi sprawia dzielenie się tym i pokazywanie. Po prostu alkohol znieczulił ich uprzedzenia tak, to i się tak okazało, możliwość. że są po prostu <laughs> yes. ciekawi. Tak, tak, e, ale faktycznie jest tak, że bardzo często ktoś się odzywa do mnie i pisze, że gdzieś tam, albo wysyła zdjęcia w poniedziałki, że, że ja roślinnie coraz bardziej, albo że już w ogóle całkowicie odstawił mięso i na przykład bardzo dużo osób, z którymi pracowałam i przynosiłam faktycznie jakieś swoje lunche i gdzieś tam się nimi dzieliłam. To są bardzo proste rzeczy, szczególnie, że to nie było żadne finezyjne gotowanie. Jakby najbardziej finezyjna rzecz, którą, um, myślę, przekonałam kogoś do weganizmu czy w ogóle do bardziej roślinnej diety, to była taka bardzo prosta karbonara na, na wędzonym tofu ze śmietanką roślinną, ale to są takie rzeczy, które pokazują, że faktycznie to jest to, o czym mówiłam przed chwilą, że. Kurczę, jeżeli mam alternatywę, która smakuje równie dobrze, a czasami nawet lepiej jest jakby lżejsza też dla mojego zdrowia, to już wymówki. No to, no właśnie, no to no już nie będę taki, nie? To już, to już dam trochę odetchnąć tym zwierzętom i to jest bardzo, bardzo sensowne. Tak, bo ludzie, którym nie smakuje, po prostu się męczą i wtedy zaczynają wątpić w to, tak. czy te motywy są dobre i czy mają tak przeżyć całe życie jedząc rzeczy, które im nie smakują. Jakby ja, ja też to rozumiem, ale też teraz mi się nasunął taki jeszcze jeden powód, czy też stereotyp w Polsce, to jest to, że dieta roślinna jest strasznie skomplikowana mhm. i nawet mhm. chyba z dwa dni temu usłyszałam od mojej babci, mhm że jej znajoma narzekała na, na weganizm swojej córki, ponieważ te dania są tak czasochłonne, że, że ona jest w stanie jedno, jedno danie przygotować i za każdym razem robi to samo, bo to jest tyle roboty z tym. I, I tak skręcało mnie gdzieś w środku. Mówię, to jest nieprawda. I nawet moja mama wtedy zabrała głos, że Każda kuchnia jest skomplikowana każda lub może nieskomplikowana. skomplikowana. Tak? Jakby mhm. weganizm nie rozpatruje się w kategoriach proste, trudne, czasochłonne, nieczasochłonne. To jest tak, jakbyś każde inne danie mhm. w ten sposób oceniała. I też nie wiem właśnie, jak z tym walczyć, bo jak przygotujesz, bo popatrz, pierwszy krok, nie? Mhm. Przygotujemy jakieś danie, ono smakuje, a ta osoba znajdzie sobie wtedy tę kolejną wymówkę, no tak, to jest dobre, ale pewnie z 5 godzin na tym stała i te produkty są takie trudne dostępne, że ja bym tak nie mógł. No tak, no to jest trochę tak, jakbyś dostała y, książkę o Tolęgiego na urodziny i miałabyś, miałabyś nagle zacząć gotować na jej podstawie. To są jednak już często takie y, wyższe szkoły jazdy weganizmu. My też staramy się bardzo na kanałach Rosiniemy, głównie na Instagramie, pokazywać takie do bólu banalne przepisy. W moim stylu polecam. Tak, czasami w ogóle nam się wydaje, że to jest takie głupie, że nie powinniśmy tego robić, że to po prostu jest takie, że wszyscy już o tym wiedzą. W ogóle Instagram, że się nie wie, daje mi bardzo dużo y, wiedzy na temat tego, co my w ogóle chcemy robić i że jakby pokazuje momenty, w których czuję, że robimy to, co powinniśmy robić, bo ja właśnie znowu wracając do tej bańki, będąc w tej bańce, wyobrażam sobie, że każdy już wie, co to jest twarożek ze słonecznika, czy tam są. Ja zrobiłam mój pierwszy twarożek ze słonecznika jakieś pięć dni temu. No właśnie. I Trzy i lata w grze, i dokładnie, nadal. Dokładnie, dokładnie. I po prostu czasami muszę się obudzić i przypomnieć sobie, że jest jeszcze mnóstwo, całe mnóstwo osób, które mimo, że jest Marta, jest jadłonomia, i po prostu dla mnie zawsze to było tak, że wydawało mi się, że jak już jadłonomia w takiej ilości naprawdę egzemplarzy została wyprzedana. I, I gości w bardzo wielu polskich domach. Dokładnie, dokładnie. I wegańskich wręcz. Tak, I to nie. w wersji fizycznej i jakby tej online, to hmm. już naprawdę jest. Jest to spopularyzowane mocno, a jednak okazuje się, że w tym wielomilionowym kraju jeszcze trzeba dotrzeć w takie zakątki, i bardzo byśmy chcieli, w ogóle marzy nam się znaleźć sposób, żeby w krótkim czasie dotrzeć do miasteczek i wsi, gdzieś tam z, tym, z tymi bardzo banalnymi przepisami, właśnie z takimi, które nie będą drogie, nie będzie trzeba kupować skomplikowanych składników. No bo trudno jednak we wsi. No kupić, właśnie, to tak? jestem mhm. trochę ciekawa, jak, jakie mhm. masz zdanie na ten temat. Bo jednak fajnie, jak wprowadzają e, wegańskie produkty, roślinne produkty mhm. do, do sklepów, czy nawet do stacji nowych, Bo ja jadąc w okolice Podkarpacia, powiem ci, że dopiero na trzecim, na trzecim Orlenie, na mhm. którym się zatrzymałam, znalazłam hot dogi. I pan powiedział, mm. że one się w ogóle nie sprzedają i możemy jednego maksymalnie Ej, zrobić. Widzisz, no, to, to zależy, z której perspektywy patrzymy. Na pewno staram się codziennie e, właśnie wychodzić poza tej ba bańki i z, wychodzić z bańki. <ścoughs> I, I pamiętać o tych osobach, których jest całe mnóstwo i które nie mają takiego dostępu jak my. E, i, ale mimo wszystko mają internet i to jest dla nas mm -hmm. najważniejsze, że jednak no, zakładamy, że, że we współczesnym świecie większość Polaków, jeżeli nie wszyscy, młodzi Polacy, bo gdzieś tam badania pokazują, że, że post-millenialsi w 99% mają na co dzień dostęp do smartfonów, na przykład w Polsce. W Polsce tak, tak. Um, no to chcielibyśmy żeby dawać im też alternatywę, y, czyli pokazujemy w gdzieś tam, powiedzmy, że jest to staramy się, żeby było tak 50-50 u nas na, na Instagramie. Y, po części produkty, które można kupić niedrogo y, w, w dużych sklepach i sieciach handlowych. Ale po drugie właśnie bardzo proste przepisy, niekoniecznie drogie, m, które można przygotować sobie na bazie gdzieś tam takich bardzo łatwych składników. No nie słonecznych słonecznik zakładam, mhm. że, jest, że jest bardzo prostym Podstawowe składniki. Tak, tak. Da się, da się przeżyć bez tych tak, wszystkich to raz, delikatesów. to a, a dwa, no już nawet jeżeli byśmy chcieli e, urozmaicić sobie jakoś, jakoś tę dietę, no to przecież są świetne sklepy internetowe, mhm. które zawsze można gdzieś tam raz na jakiś czas można sobie zamówić coś coś bardziej różnorodnego. I też często jest taniej niż w takim tak, sklepie tak. z zdrową żywnością. Ja w ogóle polecam robić sobie takie duże zakupy raz na jakiś czas i nauczyłam się, że to mi też pozwala dużo oszczędzać pieniędzy na tej roślinnej No i, i tak, to jest ważne, że pamiętać też o tym, że jesteśmy bardzo różnym, różnorodnym społeczeństwem i na przykład w tych małych, w tych miasteczkach, w tych wsiach E, też jest często tak, że to są wielodzietne rodziny, gdzie właśnie często nadal w tym modelu mocno patriarchalnym w Polsce te mamy mają bardzo dużo na głowie, i myślę, że jest, tkwi bardzo duża siła właśnie w, w tych milenialsach, postmilenialsach, którzy gdzieś tam może zarażą swoich rodziców, czy przejmą na siebie trochę tę działkę gotowania, bardziej roślinnego. Ehm, no ale myślę, że nie stawiając się na bardzo rewolucyjne zmiany, bo, bo, bo gdzieś tam to nie byłoby, myślę, racjonalne z mojej strony, to bardzo bym chciała, żeby nawet w tych wioskach i miasteczkach e, zadziały się roślinne poniedziałki w każdym domu. Oczywiście te poniedziałki są symboliczne. E, gdzieś tam może to być po prostu jeden dzień w tygodniu i który zamienia się często Wierzę w to i faktycznie dostajemy takie informacje od, od naszych e, czytelników, obserwatorów w coraz więcej dni. No, i też liczę na to mocno, że, że systemowo zaczniemy, tak jak na świecie, na przykład, na, nawet w Chinach, gdzieś tam e, pojawił się od konsula w 2010, bodajże roku, pomysł, żeby systemowo wprowadzić tak, takie właśnie roślinne dni jeden roślinny dzień e, w tygodniu, gdzie. Nie z oszczędności. Myślę, że to, to akurat to był taki jeden z, z punktów całego takiego pakietu prośrodowiskowego, który miał zostać wprowadzony i to było super. Zresztą to w ogóle na świecie się dzieje, też w różnych placówkach, właśnie gdzieś tam związanych z polityką na przykład, bo fajnie by było, gdyby ci na górze dawali też jednak jakiś, jakiś dobry przykład. Czy w szkołach. No fajnie by było. W szkołach, no dokładnie. Czy, czy na przykład w szkołach wprowadzajmy Roślinne poniedziałki, czy, czy jakieś tam roślinne dni, czy bardziej roślinne dania. I nad tym też byśmy chcieli w przyszłości popracować. Nie da się zrobić wszystkiego od razu, ale ważne, że jest. Tak. Co zmieniać? Dokładnie, dokładnie. Ale tak zapytałam, może prowokacyjnie, dlaczego poniedziałki, a nie piątki? Piątki już są takim mhm. dobrym potencjałem. Bardzo wiele osób ogranicza mhm. mięso w piątki, a może właśnie dlatego, że wtedy był i piątek, i poniedziałek. Trochę tak, ale, ale też, jest, też jest tak, że mm, właśnie dlatego, że, że dużo osób w Polsce, chociaż sama jestem ciekawa, na ile ta tradycja jest e, współcześnie zachowana, e, traktuje te piątki jako bezmięsne, ale bardzo mocno jeszcze mamy zakorzenione przekonanie w Polsce, że bezmięsne piątki to jest są, ryba. To są rybne piątki, umówmy rybne się. Rybne piątki, ale też bardzo twarogowe piątki, e, serowe piątki. I tutaj bardzo jasno chcieliśmy zakomunikować, że roślinny poniedziałek, jest bez produktów pochodzenia zwierzęcego. To jest raz. Dwa, no jest to część tego ogólnoświatowego ruchu e, Meatless Monday, a jest to nie bez przypadku Monday, bo gdzieś tam pojawiły się badania, które wskazują, że jednak Chyba to nie jest takie skomplikowane, jak się nad tym zastanowić, że w poniedziałki masz dużo większą motywację, jednak żeby coś, <głos》>, dokładnie, żeby coś zmienić w swoim życiu, i gdzieś tam jest dużo, dużo większa szansa, że, że w poniedziałek wybierzesz wegańskiego, a nie mięsnego burgera, niż w ten piątek, jak już masz wszystkiego dosyć i chcesz po prostu sprawić Prawdę. sobie dużą przyjemność. Nie? A propos właśnie tej przyjemności, to, to też jest tak, że ja bardzo mocno rozumiem te osoby, które gdzieś tam. Na pewnym etapie boją się e, wybierać e, roślinne posiłki, bo bardzo mocno na przykład kojarzy im się z czymś ciepłym, ja z jakimś takim domowym ogniskiem, e, to, to taki klasyczny obiad z mięskiem. E, I myślę, że dopóki właśnie te osoby nie spróbują na Sele schabu. Do, 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 <grym> dokładnie nawet <grym> powiedzmy, to myślę, że po prostu to nie jest też do końca ich wina i nie obwiniałabym. Bardzo personalnie tych osób za to, że nie chcą podjąć decyzji, która wydawałaby się bardzo oczywista współcześnie. Oczywiście my jesteśmy leniwi z natury w jakimś tam stopniu i mamy jakieś klapki na oczy, ale też trzeba zawsze pamiętać, że mało kto z nas urodził się weganinem. Że my, ja pewnie ty tak samo, gdzieś tam jadłyśmy mięso. O, ja byłam fanką numer jeden. Właśnie, i myślę, że. Nie, nie moglibyśmy o sobie powiedzieć, że w jakimś tam, na jakimś etapie życia by, byłyśmy, nie wiem, złymi ludźmi. E, myślę, że po prostu tak, tak nie można podchodzić do ludzi i trzeba dać im szansę. I myślę, że też jak będziemy wychodzić z takim pozytywnym komunikatem. To oni nas potraktują bardziej na poważnie, też przestaną czuć się oceniani, yy, i przez to też będzie im łatwiej dokonać jakiejś zmiany i decyzji. Bo w ogóle w życiu tak jest, że jeżeli będziesz przymuszana do czegokolwiek i jeżeli to nie będzie związane z dietą, to wręcz będziesz chciała zaprzeć mhm. i zrobić przeciwną rzecz. No ja tak miałam z mamą na przykład, jak mi coś kazała w życiu robić, to zrobiłam wszystko, żeby zrobić przeciwnie, bo po prostu nienawidziłam, jak ktoś mi mówi, co mam robić. Myślę, że bardzo wiele osób tak ma. A, a tylko decyzja podjęta samodzielnie, świadomie, będzie ci pozwoliła wytrwać w tym długo. Ale na przykład ja tak patrzę na to czasami idealistycznie, mhm. że w moim przypadku było tak, że ja po prostu z dnia na dzień zmieniłam swoje nawyki żywieniowe, nie zastanawiałam się nad niczym, stwierdziłam, że te etyczne kwestie tak mnie przekonały, mhm. że to już nigdy się nie zmieni, tak też zostało, mhm. um, ale zastanawiam się, czy jeżeli do kogoś to nie przemawia, ale dzięki temu, że wegańskie jedzenie mu smakuje, mhm. przekona się do diety roślinnej, to myślę, że on jest w stanie wtedy obudzić w sobie te etyczne tak, myślę, że to, że to Nie jest tak. Tak to nazwać, uczucia. Mhm, pobudki, uczucia, tak. Myślę, że, że one się gdzieś tam krzyżują i u mnie na przykład y, gdzieś tam na równi był ten aspekt... Y, Etyczny ze zdrowotnym, bo bez też zmagam na co dzień z takim bardzo przewlekłym zapaleniem stawów i ja jestem klasycznym przykładem, co prawda właśnie od razu uprzedzam, yy, nie chciałabym mówić, że jest to lek na całe zło, bo to jest zawsze niebezpieczne, i to są takie przykłady anegdotyczne, chociaż jeżeli chodzi o stawy, to się bardzo często sprawdzają. Ostatnio nawet można zobaczyć gdzieś tam u nas na Facebooku, udostępnialiśmy artykuł źródłowy na ten temat. Um, że dieta roślinna jest świetnym, naprawdę świetnym wsparciem, jeżeli chodzi o leczenie takich chorób zapalnych mm, czy jakichś takich autoimmunologicznych. Um, I u mnie chyba nawet bardziej ten zdrowotny um, gdzieś tam um, przyświecał. Tak, przyświecał mi, bo ja, ja miałam jedno podejście najpierw do wegetarianizmu wcześniej, które się nie udało, bo podeszłam do tego zupełnie bez głowy. I to też warto podkreślić, że nie możemy. Przechodzić na dietę rośliną po prostu. Jedząc zim z surówką. Jak, tak, no dokładnie, jakby wykluczając jedno i nie dając czegoś w zamian. Um, ale tutaj myślę, że inni specjaliści się na pewno <grym> wartościowo wypowiedzieli tutaj w podcaście na ten temat. Um, I dopiero musiałam gdzieś tam dojrzeć do tego, że, że sama muszę zadbać o siebie i o to, co ląduje na moim talerzu. I jak podeszłam do tego drugi raz właśnie pod, pod względem takim e, zdrowotnym i dbałam o to, co jem i jak jem. No to bardzo mocno sobie wygasiłam ten stan zapalny. I jakby cały czas wierzę mocno też będąc w otwartych klatkach, w ten aspekt etyczny i bardzo mnie przekonuje, ale myślę, że po prostu w różnych momentach swojego życia różne czynniki na to wpływają, i ostatecznie nas jako twórców kampanii. Zupełnie nas to nie obchodzi, dlaczego ktoś chce spróbować mm -hmm. diety roślinnej. Podchodzimy do tych wszystkich osób tak samo i cieszymy się z każdej kolejnej osoby, która chce spróbować. A macie takie zarzuty, że czemu wspieracie restauracje, czy producentów, którzy wypuszczają też nieroślinne mm -hmm. produkty? No zawsze się y, znajdą takie zdania, ale wydaje mi się, że jako y, społeczność społeczność, nazwałabym taka związana z roślinną dietą w Polsce. Bardzo się rozwinęliśmy pod tym względem, bo kilka lat temu było tego dużo więcej i nawet nie mówię tutaj pod, pod naszym względem czy w naszym kierunku. Ale na forach gdzieś tam związanych z wegetarianizmem czy weganizmem było dużo więcej takich wojujących wegan. A teraz jest, w się nawet po tej akcji całej z, z parówkami na Orlenie, jest trochę tak, że już większość jest po tej, nazwijmy to jasnej stronie mocy, która gdzieś tam stopuje i, i faktycznie zagłusza te mierze. Bo mniej dostrzega też głosy. efekty tak, tak. Tego może, działania. Tak, może tak jest i my się zupełnie tym nie przyjmujemy, nie bierzemy tego na, na poważnie, bo. No bo prawda jest taka, że ci duzi gracze, czyli na przykład taki Orlen, dla którego właśnie produkuje e, wegańskie parówki Zakład Mięsny, to też jest często zarzutem mm -hmm. wobec tego całego pomysłu. Dlatego są takie dobre, moi e, drodzy. To jest w ogóle bardzo złożona sprawa i nie wiem, czy ona jest na tyle interesująca dla słuchaczy, ale Dawaj. generalnie jest tak, że żeby, żeby promować wegańskie produkty, czy no powiedzmy taki na przykład fast food jak hodnok wegański, to się musi opłacać stacji, która ma tak dużo stacji w całej Polsce. Czyli ona nie może kupić, już nie będę tutaj rzucać e, żadnymi nazwami, ale nie może kupić parówek roślinnych, które będą w wysokiej cenie, bo nic na tym nie zarobi, bo przecież wegański hot dog, czy nie wegański, jakikolwiek który jest dostępny na stacji, nie może być gdzieś tam, nie może mieć ceny zaporowej, bo po prostu nie będzie się sprzedawał. Właśnie, bo to jest też ten czynnik ekonomiczny, wtrącając ci się, muszę mm. dodać to który jest bardzo ważny mhm. w, naszych, w naszym kraju. Tak. I jeżeli, nie jest, jeżeli już jest smaczny dany produkt, mhm. to jeszcze musi być w tej samej cenie lub najlepiej tańszy. Musi, musi. No i inaczej, inaczej byśmy po prostu nie, no, nie przekonalibyśmy kolejnych osób do tego. I po prostu na tym etapie musimy się z tym pogodzić. I czy nam się to podoba, czy nie, że wegańskie pasztety czy parówki, które są produkowane przez zakłady mięsne, po pierwsze, często mają spory atut pod tym względem, że technologie żywienia tam są bardzo przyzwyczajeni do tych mięsnych smaków, mhm. potrafią wydobyć bardzo fajnie ten, to umami i często. No, no, będę szczera, po prostu bardzo często smakują mi te produkty, właśnie powiedzmy, produkowane w tych zakładach, ale wegańskie, trochę bardziej niż, y, oczywiście tutaj nie, nie, nie mówię o wszystkich, ale trochę bardziej niż, niż takie klasyczne wegańskie, od wegańskiego producenta. Um, no i jest tak, że oni są tak dużymi graczami, że to oni właśnie mogą wpłynąć na to, że ta dieta roślinna będzie bardziej popularna. E, oni mają więcej półek e, w marketach. Tak, niż, no dokładnie, są bardziej, mogą sobie pozwolić też na, na większe akcje promocyjne. Przecież no, nawet Sokołów, wprowadzając e, tą linię z gruntu dobre, ja rzadko kupuję prasę taką już drukowaną, ale był taki okres, że jakiej gazety bym nie kupiła, to... Była strona A4 reklamy z gruntu dobre tych wegańskich mm -hmm. produktów. I Oni mają na to budżet, tak, jest i to wyda logicznym. I wydaje mi się, że naprawdę nie ma nic głupszego niż e, bycie weganinem, który bojkotuje mm, takie zagrania firm, które wprowadzają wegańskie produkty. No bo po prostu nawet jeżeli nam się to nie podoba, powinniśmy zacisnąć zęby, bo ostatecznie wydaje mi się, że jakby gdzieś tam w tej hierarchii różnych powodów na pierwszym miejscu powinny stać te zwierzęta, jeżeli chcemy dla nich dobrze. To po prostu dajmy im działać. Niech sobie wprowadzają te wegańskie produkty, niech ich wprowadzają jak najwięcej, jak na najwyższych półkach, które są gdzieś tam, powiedzmy na wysokości tego wzroku, bo na to też mogą sobie pozwolić. To są też różne złożone kwestie tego, że dana półka kosztuje więcej, mhm. tak? gdzieś tam e, te firmy mają do nich dostęp. No i co? No i faktycznie jest tak, że też jest, jest w sumie jeszcze jedna kwestia taka sztucznego tumu w różnych marketach, jak się stoi przy tych półkach, i to też łatwo zauważyć, że na przykład jak się dłużej zostanie przy półce z wegańskimi produktami i coś tam się przebiera, wybiera i tak dalej, to zazwyczaj Zachęcasz. podchodzi jakaś pani albo jakiś pan i tak się, z, z, tak się przygląda i patrzy, co ty tam masz, a co to tam jest. Uh, więc ja w ogóle tak często. to już jako taki cichy ambasador. <laughs> Czasami już po prostu jak, jak nie mam. E, takiego dnia, że mi się bardzo spieszy, jestem wieczorem, to faktycznie ja trochę tak lubię takie socjologiczne, socjologiczne ciekawostki, to tak mam i bardzo się cieszę po prostu. Zazwyczaj są to panie. takie Jak starszy. magnetyzujesz sobie tak. Pani. Tak, tak. I, I czasami nawet coś tam doradzę i, i na, na przykład na Orlenie mam tak, już się teraz przyzwy przyzwyczaiłam, ja w ogóle nie mam problemu z y, nawiązywaniem kontaktu, z nowymi osobami i. I gdzieś tam staram się to też wykorzystywać i po prostu zagajam ludzi w kolejce, którzy czekają po tych dogi i po prostu pytam, czy może nie chcieliby spróbować dzisiaj tego wegańskiego? Jakby tak z czystej ciekawości, nawet nie proszę ich, proszę, to jest wegańskie, spróbujcie tego. Tylko raczej na zasadzie czy próbował pan tej wegańskiej porówki, bo to jest mega ciekawe w ogóle, żeby spróbować, e, czy pozna Pan tak, ten, e, czy ty, czy poznasz? E? Tą różnicę. i tak mi się udało e, trzy razy. I faktycznie to jest. Fajne. Się. Tak, i to jest fajne w ogóle też do takiej interakcji społecznej i też do tego pokazywania, że. My weganie jesteśmy ludźmi. Tak, tak, tak. tak. Dokładnie, dokładnie. I też w ogóle zachęcałabym do takiego luźnego podejścia, w ogóle właśnie do wylozowania się, e, do pokazania też, że mamy dystans do siebie, e, do śmiania się z żartów dotyczących wegan, które często są bardzo dobre po prostu. No to śmieszne. Tak, ja i trzeba, bardzo lubię. I trzymam po prostu, no trzeba się wylozować. Dozować, polecam się wyluzować. Jeszcze wracając do tych y, wielkich graczy, o których mhm. mówiłaś, też coś mi przyszło do głowy, to to, że na przykład rzucając tutaj nazwami i markami takie pudliszki, mhm. mają już tak dużą grupę odbiorców, że prędzej taki pan Stanisław, Kupi wegańską alternatywę z Pudliszek, niż tak, z jakiejś tak. firmy XYZ, mhm. której nigdy nie widział, że od 20 lat kupuje dokładnie, właśnie ten słoik. Dokładnie. Więc to, to, to pewnie dla Ciebie jest oczywista oczywistość, to znaczy, ale to tak to, mi nie, to nie, no, myślę, się że, nie, no myślę, że są też po prostu rzeczy, które warto powiedzieć, bo, bo czasami też może są ci weganie, którzy krytykują, a do końca nie mają świadomości pewnych rzeczy e, i może warto to wyartykułować głośno, ale z drugiej strony też bym chciała bardzo wyraźnie powiedzieć, że my jednocześnie bardzo kibicujemy. Tym mniejszym firmom i też się wspieramy i gdzieś tam można zobaczyć u nas na mediach społecznościowych, że też je bardzo mocno promujemy, jak tylko możemy. No ale po prostu jesteśmy realistami i u nas jest tak, że z Maćkiem, którego pozdrawiam serdecznie. koordynuję koordynuje kampanię. My sobie zawsze na pierwszym miejscu bo często mamy takie momenty, że zastanawiamy się, co jest teraz ważniejsze, a z kim tutaj zrealizować ten projekt i jak to wszystko ułożyć sobie w kalendarzu. Zawsze na pierwszym miejscu są projekty, które pozwolą w jak najkrótszym czasie dotrzeć do jak największej liczby osób, czy przeszkolić, na przykład tak jak mieliśmy akcję z, z Olimpem, przeszkolić jak największą liczbę kucharzy na diecie roślinnej za jednym zamachem, czy zrealizować jakiś materiał, który po prostu nagle, tak, ta książka, która jest kompendium, kompendium wiedzy o diecie roślinnej, czy gotowaniu roślinnym, trafi do jak największej liczby Osób i liczy się dla nas skala, i mamy po prostu świadomość, że te małe firmy, no, są super i mają często bardzo dobre jakościowo produkty. I też ja, jakby lokalnie, bardzo się staram wspierać takie małe firmy rodzinne, no, ale po pierwsze skala, a później gdzieś tam takie wyższe wartości nasze osobiste. Znaczy, ja i tak myślę, że da się pogodzić obie te sfery i upiec te dwie wegańskie mhm. pieczenie na jednym ogniu, bo myślę, że jeżeli chodzi o dzielenie się nowościami z weganami, to do większości z nas przemówią właśnie te małe firmy. Będziemy chcieli je gdzieś tam z tak, potrzeby tak. serca wspierać. Tak, to jest taka specyficzna grupa w ogóle tak, odbiorców. A, mhm. a osoby, które gdzieś dopiero zaczynają z dietą roślinną lub nawet nie wiedzą o jej mhm. istnieniu, prędzej sięgną tak. po te produkty na większą skalę, więc myślę, że miejsce na rynku jest dla wszystkich. Tak, i, i to jest bardzo, w ogóle łatwo jest poznać y, dobrą firmę, nawet małą, jakiś mały startup czy firmę rodzinną po tym, że potrafisz się cieszyć, że powstaje konkurencja w twoim, również w twojej dziedzinie. I na przykład e, tutaj bardzo cenię podejście Bezmięsnego Mięsnego Chłopaków, e, Rafała i Igora, że oni nie panikują i oni się cieszą i oni rozumieją, że jeżeli jakieś zamienniki mięsa kolejne trafią na półki sklepowe, niekoniecznie ich, to nadal wzmacnia trend, który oni również realizują i kreują. I to jest super. I ogólnie konkurencja, w każdym aspekcie życia sprawia, że starasz się trochę bardziej jako kolejna mhm. firma i po prostu musisz nadążać, i, i też pozwala trafić do, do jak największej liczby odbiorców ostatecznie. I też jeszcze tak, tutaj kończąc te, te ramy, też wspomniałyśmy też, mhm. y, to wcześniej, czy ty wspomniałaś, że musimy zawsze pamiętać co nami tak naprawdę kierowało tak. na samym początku i zanim zaczniemy gdzieś tam oceniać, narzekać i doszukiwać się jakiejś y, może polityki, która nie do końca mm -hmm. nam odpowiada, zdać sobie sprawę, że to wszystko jest dla tych zwierzaków tak, tak, tak naprawdę. Tak, to, to, że tak. niektórzy ludzie robią to nieświadomie, bo na przykład mm -hmm. wybierają smak, cenę czy znaną markę, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo wszyscy gramy do tej samej tak, bramki. Tak. I to jest w ogóle super też na rozmowach, y, podczas rozmów z firmami, że naprawdę da się w dzisiejszych czasach rozmawiać y, z poważnymi firmami, również w sposób taki, który zahacza o tę ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie. I że nie tylko jednak ten zarobek się liczy, ale jeżeli przedstawisz firmie czy restauracji. Te wszystkie powody, i jakby pokażesz to w ten sposób, że wprowadzając roślinny produkt czy danie, to nie tylko jest szansa na zarobek, ale też personalnie, jako osoba, jako marka czy firma, kreujesz bardzo dobry właśnie trend, nazwijmy mm -hmm. to, e, związany po prostu z taką odpowiedzialnością za, za własne czyny, czy firmy, czy, czy nasze jako konsumentów. E, to widać, że oni też się bardziej w to angażują, bardziej będą się starali, żeby te dania były powiedzmy lepiej oznaczone, żeby lepiej wyglądały, żeby naprawdę się sprzedawały, niż to, że a, jest to jakiś tam sposób może na dodatkowy zarobek, a jak się nie będzie sprzedawało, to po prostu to usuniemy z karty. Więc zawsze się staramy też podawać jakieś kilka powodów, nie tylko ten, um, związany z finansami, ale jeszcze wracając do tego do tych powodów i do tego, że czasami jesteśmy bardzo surowi wobec siebie nawzajem to warto w ogóle zajrzeć do nas, e, jeżeli są osoby, które na przykład zaczynają dopiero albo myślą o tym, zajrzeć na Instagram, e, na taki post nasz ostatni, w którym ludzie dawali rady dla osób, które chcą zacząć z e, dietą roślinną. E, ja byłam ciekawa, jak to wyjdzie i że może tam ktoś coś napisze. I po prostu jak, jak czytałam te komentarze, które były naprawdę chyba w stu nie wiem, czy tam się znalazło coś... E, na co można się często gdzieś tam natknąć w internecie, czyli jakieś tam zgryźliwości również, czy, czy jakieś nie, nie do końca komentarze na temat. Tam, tam jest po prostu tak ciekawa baza wiedzy, takiej ale takiej naprawdę Serca. empatycznej, tak, takiej po prostu, która faktycznie dużo daje e, na start. E, my pomyśleliśmy w ogóle, że chcielibyśmy na podstawie tego napisać artykuł też na bloga i pewnie to zrobimy, mm, bo to są takie rzeczy, o których się bardzo często zapomina, e, ale. Tam jest bardzo dużo wątków, które właśnie poruszają ten luz i to, że... Nie musisz od razu przechodzić na weganizm i gdzieś tam pilnować tej definicji mm -hmm. i wzerować sobie weganizm, jeżeli, jeżeli coś tam zdarzy Ci się tak. Nie, słyszałam Więc... nie naprawdę nie, śmiesznie. No, często tak jest, że na przykład jak się zgrzeszy, to wtedy się zeruje że... weganizm no, Jestem no, od a... dzisiaj dopiero. <laughs> tak, albo na przykład jak dostaniesz, często tak jest jednak, mimo wszystko zdarza się to w branży gastronomicznej, że nieświadomie ktoś ci poda coś I to ci zeruje weganizm? No tak, o, tak mówi. Dosyć, ja nie wierzę że zerowanie <laughs> weganizmu, ale po prostu się śmieję, że, że, że są takie teksty na różnych grupach facebookowych. Oczywiście z, pr z przymrożeniem oka je traktujemy też i, i bardziej się z tego śmiejemy jako ta, powiedzmy, nazwijmy to społeczność, ale no, warto pamiętać o tym, że tutaj nie ma y, świętych osób i nie trzeba od razu być oświeconym i idealnym i po prostu trzeba się starać najlepiej, jak w danym momencie potrafimy, i to nadal jest bardzo duża zmiana. I każda zmiana, która gdzieś tam ograniczy ilość spożywanych posiłków na bazie produktów zwierzęcych, to już jest super krok i robisz coś dobrego. Pamiętaj o tym. Nie spinaj się. Poczytaj sobie różne komentarze, które tam są, bo są naprawdę świetne i warto do nich zaglądać. No i tak przy okazji, w sumie, dziękuję bardzo za te wszystkie. No, no naprawdę, za każdy komentarz tam bardzo, bardzo dziękuję, bo, bo też udało nam się, mam wrażenie, stworzyć taką bardzo. Rozsądną społeczność. I też dbaliśmy od początku o to, żeby z automatu kasować komentarze, które właśnie gdzieś tam narzucały ten bardzo restrykcyjny weganizm yy, i gdzieś tam produkty od razu bezcukrowe, bez oleju palmowego i tak dalej. I jakby też rozumiem ideę mhm. produktów bez oleju palmowego, ale <ścoughs> naprawdę na start dla wielu osób to jest za dużo. Że najpierw trzeba zaczynać od małych kroków, a dopiero później wykluczać kolejne gdzieś tam składniki z tej listy. Nie? I też nie dawać sobie jakichś ram czasowych na to. Tak. To, to nie ma znaczenia, tak, czy to tak. będzie jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, po prostu rób swoje. Dokładnie, że siebie w i, tak, i tak. jest dobrze, to tak. będzie coraz lepiej. Dokładnie, dokładnie. To jeszcze na koniec powiedz nam, gdzie można Was znaleźć, jak się może z Wami skontaktować i co robicie takiego, co jest um, też namacalne przez, mhm. przez odbiorcę. Mhm. No na pewno można nas znaleźć na Instagramie. rośliniejemy bez polskich znaków. Na Facebooku to samo: www.roślinijemy.org, również bez polskich znaków. I chyba taka rzecz, którą, którą bym powiedziała na koniec, to jest to, że zachęcamy wszystkich, również do tego, o czym mówiłam gdzieś tam, powiedzmy, w środku naszej rozmowy, czyli do organizowania roślinnych poniedziałków albo w ogóle do zapraszania do roślinnej, jako do kampanii, czyli wprowadzania wegańskich opcji u siebie w kantynach pracowniczych, w szkołach, e, w uczelniach, gdzieś tam w e, po prostu w knajpach, które mamy gdzieś tam pod, pod, naszym, e, pod, pod naszym blokiem, czy w naszym bloku czasami również, e, bo mamy materiały, które są gotowe i które są pigułką wiedzy. Wystarczy tylko chęć ze strony restauratorów, czy osób zarządzających, My na tyle, ile będziemy potrafili, zawsze pomagamy. Jeżeli mamy taką możliwość, siły i moce przerobowe, to również szkolimy kucharzy razem z, razem z naszymi ambasadorami. No i co? I wystarczy tylko odrobina chęci, dobre argumenty, to o czym mówiłyśmy, czyli tak sposób przemyślany sposób rozmowy. No, to, to Myślę, że w kooperatywie z nami, myślę, że da się naprawdę w bardzo szybki, w szybkim czasie, w krótkim czasie e, wprowadzić wegańskie dania i opcje do wielu miejsc w Polsce, bo to już jest prak praktycznie gotowy koncept i wystarczy tylko zaangażowanie, a wszystkie materiały już, już są dostępne od ręki. No i myślę że też, że warto pytać, bo o tym często zapominamy. Nawet jeżeli wiemy, że w kawiarni czy w knajpie, do której często chodzimy, nie ma wegańskich opcji. Ja jestem. E, takim przykładem, który pyta się za każdym razem, czy już coś wprowadzono, czy, już, czy może już macie. Czy... Męczysz ich. Tak, dokładnie, męczę i bardzo często, ale tak bardzo pozytywnie jakby, no pytam, czy, czy już może, <laughs> może coś się pojawiło. E, I bardzo często to ostatecznie przynosi skutek, bo, no bo jeżeli są pytania, jest zainteresowanie ze strony konsumentów, to po prostu nawet na próbę coś się musi pojawić. Hmm, myślę też, że w najbliższym czasie będziemy próbowali z, zachęcić więcej stacji benzynowych, bo mm -hmm. to jest mega ważne. I też dzisiaj odczułam to w podróży, żeby, żeby na trasie, mm, gdzieś tam przy autostradach można było na każdej stacji zjeść coś pożywnego. A to jest i koszmar, tak narzekając sobie między nami. Tak, to, to to jest jeżeli nie jest się na tym orlenie, tak. plus też, umówmy się, nie zawsze może ochotę na hot doga. Dokładnie. dokładnie. To, to, to jeszcze jest duże pole do popisu. I to jest chyba taki moment... Y ale to też pokazuje, że jakby jest nad czym pracować, więc absolutnie się tym nie przejmuję. Aczkolwiek to jest moment, w którym trochę przewracam oczami jednak, jak wchodzę na tą stację, trochę nie wierzę, że, że, w, że w dzisiejszych czasach jest po prostu tyle tych kanapek, wrapów i wszystkiego i to wszystko jest w wegetariańskiej opcji, jeżeli no, już. najgorsze to jest to, jak masz <grym> wra wrapa tak, z falafelem, tak, w którym jest sos jogurtowy. Tak, 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 tak. To mnie tak boli. Chociaż ostatnio na przykład na BP zjadłam na obiad ryż z warzywami gotowanymi. Nie, to jest w ogóle ciekawy aspekt, bo E, bo wydawałoby się, że takie największe firmy są najbardziej świadome jednak i najbardziej osadzone w trendach. No Orlen tutaj się popisał bardzo mocno, ale jest jeszcze dużo stacji e, benzynowych i nie będę dzisiaj tutaj mówić konkretnie na jakiej byłam i przywracałam tą oczami, e, ale uważam, że to jest w ogóle mega, mega niewykorzystany potencjał. I zrobienie dobrej kanapki wegańskiej, i nie komunikowanie tego od razu wszędzie na wielkim napisem, że jest wegańska, po prostu Tylko sprawi, że. Ta, 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 ta. I ma być kolorowa i, i pożywna. Że kupi ją dużo osób, nie tylko wegan, i to naprawdę postawi nas gdzieś tam, w, jako firmę, w pozycji kogoś, kto obserwuje, nadąża za tym, co się dzieje na rynku. No i też nie oszukujmy się, nie wiem, czy, czy zależy firmom na tym, ale naprawdę ułatwi życie wielu osobom, które chętnie, często bardzo, bardzo gdzieś tam są zmęczone i jadą w długiej trasie. No chciałoby jednak na przykład coś ciepłego sobie przegryźć i, i myślę, że skoro jest nas już tyle, y, powiedzmy, no wróćmy do tego 10%, podsumowując, wegan i wegetarian młodych, bo tutaj mhm. y, to były y, wyniki, które pokazywały osoby młode. Co to znaczy osoby młode? Urodzone między 80 a 2000 rokiem, y, no to... Fajnie by było jednak być firmą otwartą na wszystkie nie? <laughs> Chciałam powiedzieć, że teraz wszyscy 38-latkowie życzą <laughs> sobie, a jesteśmy młodzi i jest. No tak, się, ale bardzo oczywiście, że są. oczywiście, że tak. Ale gdybyście czuli się staro, to jesteście młodzi. No jeszcze jesteście pamiętajcie, że jak będziecie na tej to przynajmniej 10 lat dłużej będziecie czuli bardzo młodo. To już już przekonałaś wszystkich. No. Ale ja tak e, zaangażowałam się w naszą rozmowę, że zapomniałam w ogóle o jednej z części mm. moich podcastów, czyli o pytaniach i odpowiedziach. I też mi zostało kilka pytań, które i tak bym ci chciała tutaj mm. zadać, więc pomyślałam, że przerzucę je do tej dynamicznej formy, żebyśmy okay. już to y, skróciły. Chociaż wierzę w to, że słuchacze chcieliby nas słuchać jeszcze bardzo długo. Y, dla przypomnienia, szybkie pytania, odpowiedzi na różne tematy. Zazwyczaj się powtarzają, bo mnie interesuje zawsze to okay. samo. Y, Opowiadasz po prostu to, co ci w duszy wow. gra, nic skomplikowanego. Dawaj. I pierwsze pytanie mhm. będzie związane z tym, o czym mówiłyśmy, tylko że na szybko, jakbyś miała podać takich um, z dużych marek, mogą to być markety, ale też marki typu stacje benzynowe. Mhm. Które miejsca są najbardziej no, zweganizowane, używając mhm. tego zakazanego słowa mhm. na w? Może być tyle, ile ci po prostu mm -hmm. przyjdzie do głowy jako. Pierwsze, tej... co mi przychodzi do głowy, to jest Netto i Lid. To są moje dwa ukochane markety obecnie, i w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem, jak szybko i fajnie reagują na te nowe trendy. Chociaż e, jak w imieniu wszystkich, ale wiem, że nad, to, nad tym pracuje, ale jeszcze raz to powtórzę, w imieniu wszystkich, którzy kochają e, roślinne mięso, mielone Naturli, że super by było, gdyby było jednak dostępne. Na co dzień we wszystkich punktach. Ono jest, tylko wszyscy wykupują dokładnie. O no, ale to tylko pokazuje, że, e, że, że gdzieś tam mówimy o tym, co się realnie A Ja tego jeszcze nie próbowałam. Naprawdę? Naprawdę? A czy ja też nie jestem dużo lepsza, bo spróbowałam jakiś tydzień temu i zakochałam się. E, no uważam, że jest to właśnie to jest coś w pokroju e, parówka na Orlenie i. Czyli w rewolucja. To jest dla mnie rewolucja o tyle, że to naprawdę, jak się to smaży, to nawet tak trochę śmierdzi w <noise> takim <mięso. głos> Jakby zupełnie zachęcam i nie, nie chcę tutaj zrażać nikogo. E, myślę, że właśnie dla osób, które bardzo długo nie jedzą mięsa, a mocno gdzieś tam opierają się o te produkty na takie w 100% roślinne, roślinne, może to być nawet odrzucające, mm, ale jednocześnie dla... Ja tam się nie czuję odrzucona. Dokładnie, ja też nie. Dla osób, <noise> na przykład jak moi rodzice, Mój tata jest mistrzem y, bolońskiego mm, sosu z makaronem. To, to to będzie coś, co realnie, jestem przekonana, że tata Mariusz będzie i bardzo często jeździ na to, będzie kupował to mięso mielone, jeżeli będzie dostępne. Bo jeżeli smakowo to tak, nie, sma nie odstaje, jest to. to czemu? czemu nie? Generalnie też trzeba pamiętać o tym, i to też jasno chcę powiedzieć, bo też często ludzie na przykład piszą: że no, że tam nie podasz mi to mięso roślinne naturli. Akurat w tym przypadku daje sobie uciąć rękę, że y, trzeba po prostu umieć doprawić. Naprawdę. Jak każde mięso, zawsze to mówię, tak, nie, by nie zjadł jakby. przecież kurczaka pieczonego bez przypraw. Tak, trzeba naprawdę y, gdzieś tam nie bać się przyprawiać tego Konkretnie gdzieś tam pikantno słono i zrobić z tego faktycznie mięso mielone, takie, które się zna, może się zna, bo zakładam, że większość osób zna jeszcze ten smak z poprzedniego życia. A, tak, z poprzedniego <grym> życia. E, no, no, można zrobić super mielone e, kotlety, takie klasyczne, albo właśnie spaghetti bolońskie. Ale wracając, no to tak, netto na pierwszym miejscu, Lidl na drugim. Dla mnie na drugim, bo, bo jednak to netto z mięsem naturalnym po prostu przeważyło nad wszystkim, bo uważam, że to jest takie naprawdę life changing, jakby jeżeli podsumować takie dwie chyba ostatnie rzeczy, które zmienia są zmieniające życie dla osób startujących to rośliną, to właśnie perówki na orlenie i to mięso. Później Lidl, bo no, no to, to właściwie to, to jest takie trochę roślinne niebo i jest tam praktycznie wszystko. Ym, I to jest też o tyle fajne, że w Lidlu akurat rzadko tak mam, że brakuje produktów, że mhm. oni jakoś tam starają Chyba, się... Chyba, że ja byłam na zakupach przed chwilą. <laughs> szczęście nie mieszkały w jednym no, dokładnie, mieście. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Może możliwe, że też jestem jedną weganką na dzielni, na dzielni mojej, ale jednak no, podzieszam się, że może nie. Um, tak, no i myślę, że jako trzecie to podałabym bo tak y, trochę doceniając i zachęcając do kolejnych jeszcze kroków Orlen. Um, myślę, że w ogóle takim dopełnieniem Orlenu byłoby jeszcze dodanie opcji roślinnego mleka do kawy. Um, to już by było Byłby idealne. jest sympatyczne. Tak, tak, bo, bo teraz jest trochę tak, że na jednej stacji, na Wild Bean Cafe mhm. bodajże można tak dostać e, kawę. Gbp. Tak, na kawę na mleku roślinnym, ale już po coś do zjeznania na ciepło trzeba jechać na inną stację, jeżeli jest się w Chyba, czasie. że masz ochotę na ryż z warzywami. Ale bardzo tak. dobra, prawda, jeszcze kapusta okay. zasmażana. Mówi, że mm. bez mięsa, też tak różnie bywa, właśnie, jak nie jest nieoznaczone. Tak, tak, różnie. No, yy, tak. no to co yy, chyba najważniejsze. Tak, tak, wydaje mi się, że to są te, tacy gracze, którzy się popisali w ostatnim czasie i warto wspierać. A masz swoją ulubioną wegańską restaurację w Polsce? Mm. Lub kilka, hmm. bo na co dzień mieszkasz w Gdańsku. Tak, na co dzień mieszkam w Gdańsku i przyznaję bez bicia, że bardzo często ostatnio gotuję sobie sama w domu e, i też lubię to, bo jest to dla mnie jakaś tam odskocznia od e, pracy przy komputerze, której wykonuję bardzo dużo. E, w mieście? Nie mam ulubionej, no na pewno są takie klasyki jak awokado, e, vegan port, focafe jako miejsce, gdzie są super desery roślinne. Ale jeżeli miałbym wybrać taką ulubioną, ulubioną, to prawdopodobnie byłoby to edamame, vegan sushi. E, takie może niepozorne miejsce w Warszawie, ale ja jestem ogromną fanką sushi, e, wegańskiego sushi. I w ogóle uważam, że e, jeżeli chodzi o takie mm, odstawanie, wegańskich dań, w, gdzieś tam w stosunku do mięsnych czy rybnych. Zupełnie w ogóle nie sprawdza się, jeżeli chodzi o sushi, bo to jest tak bogata gama smaków. Wręcz właśnie teraz, jak czasami chodzę ze znajomymi na sushi i ja wybieram roślinne, to oni też się na to decydują i właściwie nie czy dużej różnicy. Wręcz częściej się na to decydują, bo to jest tańsze. Mhm. Siłą rzeczy jakby wegańskie sushi jest tańsze, bo, bo nie trzeba płacić za drogą rybę. Drogą rybę. Tak, no to uważam, że warto, jeżeli ktoś lubi, e, a jeszcze nie próbował takiej wyrafinowanej, powiedzmy, wersji sushi wegańskiej, no to wa warto się wybrać i spróbować. Um, no, chyba bym nie wyróżniała. No, może jeszcze momencik, ale to jakby restauracja to za dużo powiedziane, to bardziej taka e, niepozorna klitka, momencik, ale burrito ma naprawdę dobre i no, myślę, że... tam na momencik po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie. E, I myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie też e, pozwala bardzo skutecznie obalić jakieś tam mity związane z tym, że można, można się nie najeść. E, wegańską wersją e, znanego dotychczas dania. E, I jak tam bywam, to widzę bardzo dużo właśnie ćwiczących facetów z torbami sportowymi, którzy wpadają po prostu na, po treningu, e, czy gdzieś jakieś tam przerwie po to do ręki i lecą dalej. I myślę, że, że to jest super, jeżeli to jest bardzo łatwo dostępne, szybkie, odżywcze. Można się tym najeść. I ma takie konkretne smaki. W ogóle ja bardzo sobie cenię, jak wegańskie jedzenie jest dobrze przyprawione, bo nie ma nic gorszego chyba niż po prostu takie jałowe, roślinne danie. Bo może ktoś jeszcze też nie, nie je tego i tego, i tego, i w sumie wystarczą pewnie warzywa, bo tak często też się, też się zdarza. Wspomniałaś, że gotujesz dużo w domu, więc jakie jest Twoje hmm. popisowe danie. No, to chyba ta wegańska carbonara. Wydaje mi się, że nie robię jej często, bo jest dosyć kaloryczna. Ale to jest coś takiego, co na pewno bym zrobiła dla gości, którzy pierwszy raz gdzieś tam mieliby spróbować czegoś bardzo podobnego do, do standardowej wersji dania, jakie znają myślę, że od niedawna można też powiedzieć, że spaghetti z mięsem naturli bolońskie. ale tak ostatnio całkowicie szczerze to robię bardzo dużo zup i wszelkie jakby cenię sobie w ogóle możliwość ugotowania szybko zupy z warzywami i z kaszami wszelkimi ich z dodatkiem czosnku lub i różnych takich aromatycznych przypraw, ale tak naprawdę no gotuję bardzo dużo ostatnio i i gdzieś tam różnorodne rzeczy. Trochę mi się już znudziło, ale kiedyś robiłam bardzo dużo burgerów i uważam, że nadal, mimo że zostały tak mocno wyhypowane te burgery wegańskie, już po prostu wszyscy mają ich dosyć, mam wrażenie, czasami, to to też jest coś, co nadal będzie działało na osoby nieprzekonane i takie, które jeszcze nie miały za bardzo do czynienia. Bo jest to proste i też zaskakujące. A jest jakaś firma, którą najbardziej chciałabyś zweganizować? Hmm, dobre pytanie. Jakiś taki mały nawet cel kampanii, mhm. gdzie myślisz sobie, że tam chcielibyśmy uderzyć. Albo w daną, w daną niszę, czy w daną grupę mhm. produktów. No, a pierwsze co przychodzi mi do głowy, to, to też może być może dosyć kontrowersyjne, ale no marzyłoby mi się, żeby na przykład firmy takie jak Mlekowita wydały serię roślinnych jogurtów. Czyli na biał. Tak. Bo przede wszystkim jakby mamy bardzo dobre jogurty już teraz, roślinne. Myślę, że obie tutaj myślimy o Plantonie, bo to są świetne jogurty. Ale tutaj trochę wracamy do tych możliwości finansowych i bardzo marzy mi się firma, która będzie w stanie wprowadzić roślinną alternatywę dla jogurtu w podobnej cenie. Mm. No i tutaj trochę nie oszukujmy się, że jednak... Patrząc na składniki, na proces technologiczny, jest to możliwe. E, tutaj pytanie, czym się kierują firmy na przykład produkujące nadal e, mleka roślinne. E, chociaż nie powinno się mówić mleka roślinne, napoje Trubo. roślinne. <grych> <grych> tak, które są czasami naprawdę w tak horrendalnych cenach, że może wręcz bym też powiedziała, że tutaj naszym celem byłoby doprowadzenie w jak najszybszym czasie do tego, żeby na przykład takie mleka roślinne były... Tańsze. Dużo tańsze. Mhm. No, bo, bo jednak mleko w Polsce jest produktem naprawdę codziennego uh, użytku w polskim domu i dopóki ono będzie. Bo... Wiem, że ono jest powiedzmy trochę tańsze niż kilka lat temu, teraz można je kupić taniej, ale nadal dla takiej standardowej pani domu to jest cena zaporowa często, e, zapłacić więcej, a robienie mleka owsianego, ryżowego czy kokosowego w domu też jakby nie sprawdza się w wielu przypadkach. I nie każdy ma tyle zaangażowania, żeby to robić. No, mnie się na przykład nie chce. No właśnie, więc jakby, a zakładam, zakładam że nie masz dużej godziny, ja tak, dzieci. dokładnie. Więc no, po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby można było po prostu stanąć przed półką i mieć alternatywę. Czy kupię to i to, to, to lub to, ale że jest to nadal w podobnej cenie. I tutaj też będziemy bardzo mocno walczyć, żeby pojawiały się produkty, które będą konkurencyjne cenowo. No jest to trudne, ale, ale myślę, że ostatecznie do tego cały ten proces gdzieś tam popularyzacji tej, tej diety kuchni roślinnej będzie prowadził do tego, że konkurencja będzie coraz większa, więc ceny będą coraz niższe. Na koniec powiedz jeszcze, czy masz jakieś swoje trzy powiedzmy konta, kanały, mhm. które by się polecała, jeżeli chodzi o inspiracje. Tutaj mhm. pole zostawiam tobie, to mhm. może być cokolwiek um, mhm. uważasz. Na pewno poleciłabym wszystkim, których jeszcze tam nie ma, dołączenie do grupy na Facebooku, która nazywa się Pragmatyczny i Racjonalny Weganizm i Wegetarianizm. Bo, Proszę. Tak, tak, jest naprawdę, to jest w ogóle grupa, która też mi dużo rzeczy wyprostowała, nakreśliła i... I przestałam też szerzyć niektóre półprawdy, które często w ogóle się szerzy zupełnie jakoś tak nieświadomie, w sensie gdzieś się przeczyta e, a propos właśnie weganizmu i jakichś bardzo świętych i prozdrowotnych właściwości, które oczywiście pojawiają się, ale gdzieś tam mm, często też są wyolbrzymiane i po prostu traktowane później jako przekłamania. Tam pojawia się bardzo dużo źródeł naukowych związanych z, w ogóle z dietą roślinną, z, z tym jak się właśnie powinno promować dietę roślinną na temat, na przykład czystego mięsa, czyli, czyli tematu coraz bardziej popularnego ostatnio. Później strona Live Kindly bo dajże ale tutaj nie jestem pewna. Sprawdzimy, o, wszystko będzie super. W poście. E, tam w ogóle pojawiają się newsy z całego świata a propos popularyzacji diet roślinnych, nowych produktów, e, programów w szkołach i instytucjach państwowych, gdzie, gdzie coraz bardziej promuje się tą dietę roślinną. E, no i może jako trzecie źródło, no to bardzo mocno e, tak już od serducha bym poleciła śledzić otwarte klatki. Na Instagramie, na Facebooku i na stronie www. Czyli fundację. Fundację, tak, która, my, my jako roślinnie, jesteśmy dzieckiem otwartych klatek, nazwijmy to tak. I tak naprawdę, gdyby nie otwarte klatki, to my byśmy nie funkcjonowali myślę, że też wiele rzeczy by się nie wydarzyło przez ostatni rok. No, nie ma co myśleć, no, takie, takie są fakty. Mm. No i też dlatego, że, że w sumie jest to naprawdę... Kilkaset osób w otwartych klatkach, które mi osobiście bardzo rozjaśniły to, jakbym chciała pracować, jakbym chciała żyć, jak się komunikować z ludźmi w, na temat weganizmu, diety roślinnych zwierząt itd., które nauczyły mnie właśnie takiej wiary i zaufania w naukowość, jednak, a nie w naukę ogólnie, a, a, a nie jakieś takie właśnie półprawdy, o których mówiłam przed chwilą. E, no i to są po prostu moi gdzieś tam przyjaciele też z pracy, z którymi spędzam e, całe dnie często. E, I myślę, że, że warto po prostu też docenić ogrom pracy, którą wkładają w to, żeby zwierzątom było coraz lepiej. To było bardzo piękne. To się cieszę się chociaż takie zakończenie. No tak, wzruszam się, bo y no naprawdę rok temu bym nie sądziła, że, że w tak krótkim czasie uda nam się na tyle rozwinąć kampanię. I też myślę, że jest to ogromna rola organizacji pracy, z którą się spotkałam w Otwartych Klatkach i można by się było zastanawiać, czy w organizacji pozarządowej, w ogóle prozwierzęcej, jakiejkolwiek w ogóle w takiej strefie NGO, jak wygląda organizacja pracy i czy możesz być rozliczana w jakiś konkretny sposób z rzeczy, które wykonujesz w pracy to naprawdę w moim y, życiu zawodowym się nie spotkałam jeszcze nigdy z takim porządkiem w pracy i w czymś, co też na pewno sprawia, że jest nam dużo łatwiej priorytetyzować sobie pewne rzeczy. Y, I też y, ostatnia rzecz, którą chyba bym chciała powiedzieć, y, która gdzieś <grytania> tam wyniknęła u mnie z otwartych klatek, to jest to, że faktycznie przebywam teraz w środowisku ludzi, którzy... Mniej mówią, a bardzo dużo robią, i takie środowisko pracy bardzo mi odpowiada. I w sumie chciałabym, gdziekolwiek bym nie trafiła w pracy zawodowej, jeszcze w życiu, to chciałabym w taki sposób pracować i też być e, otwarta na krytykę innych, konstruktywną, i też nie bać się tej, gdzieś tam stosować tej krytyki, co, co jest naszą zasadą. Ja gratuluję Tobie i całej ekipie. Rozginię tego ogromnego sukcesu i tych wszystkich małych, wielkich osiągnięć, które udało Wam się uzyskać. Osiągnięć, które udało się osiągnąć, masło maślane, mm -hmm. taka prawda, przez ten, przez ten czas. I czekam na kolejne sukcesy. Mocno Wam kibicuję i dziękuję Tobie, Weronika, że przyszłaś do mnie do programu. To Była świetna rozmowa i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Do pa. usłyszenia. Hej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak weganizować, a raczej urośliniać Polskę. Ja tak jak zawsze przypominam, że na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie post poświęcony temu odcinkowi, który zawiera informacje o różnych linkach. I tematach, które poruszyłyśmy w dzisiejszym odcinku. Y oczywiście w komentarzach pod tym postem, jak i pod filmem na YouTubie, czekam też na Wasze opinie, komentarze, wskazówki i rekomendacje. Jeżeli macie pomysły na kolejnych gości, to również jestem bardzo chętna, żeby je zanotować i wziąć do siebie. Przypominam też, że podcastu możecie wysłuchać na Spotify, gdzie zachęcam do obserwowania podcastu. Oraz na iTunesie, gdzie, jeżeli macie chwilę, koniecznie zostawcie ocenę i krótką recenzję. Wszystkie te działania bardzo pomagają mi w tym, aby podcast trafiał do szerszego grona odbiorców. Mam nadzieję, że jeżeli podoba się Wam, to też chcielibyście, żeby więcej osób miało z nim styczność i mogło się z nim zapoznać. Jeszcze dodam, że powstało konto na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, gdzie wrzucam informacje o tym, kto będzie moim gościem z uprzedzeniem, nie zawsze, ale czasami daje Wam możliwość wzięcia udziału w taki sposób, że możecie zadawać pytania lub po prostu wiedzieć wcześniej, kogo będziecie mieć przyjemność posłuchać. Także ja Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom, które są na bieżąco z podcastem i słuchają go regularnie, bo jest to dla mnie ogromna przyjemność, ogromna satysfakcja i bez Was nie byłoby sensu, żeby to robić. Także jeszcze raz wielkie dzięki, i do usłyszenia za tydzień. W piątek o 16:00. Pa, pa.